Hej, ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Resident Evil 6. W poprzednim odcinku słyszeliśmy, co tutaj Ada mówiła do Simonsa, kiedy Simons właśnie wraz ze swoim oddziałem spotkał się z Leonem, Jake'iem, Heleną oraz Sherry. Tamte wydarzenia znamy z kampanii Leona. Mogliśmy sobie przekonać się pod koniec poprzedniego odcinka, gdzie był Chris, kiedy słychać było tą przemowę. No i teraz wjedziemy windą. No i oczywiście dalej staramy się odnaleźć Ada Wong, bo jak dotąd ona bardzo skutecznie nam ucieka przed nami i nie wiadomo jak to będzie dalej. Za każdym razem, kiedy wjeżdżam w windę w tej grze, czuję, że coś pójdzie nie tak. O proszę, jest Ada! Idziemy za nią. Szybciej, szybciej! Pośpiesz się, Chris! No tak, oczywiście znowu nam ucieknie. Jeszcze kolejny wróg. Dobra. Wow! Widzieliście to? Im te głowy odrastają chyba. Kurczę. Dobra, tego oczywiście nie otworzymy. Nie ma tak łatwo. W takim razie idziemy dalej, tylko zastanawiam się nad bronią, ale wezmę na razie pistolet. Muszę przyznać, że historia tutaj w tym scenariuszu nabiera tempa. Naprawdę sporo tutaj się dzieje, zresztą przez całą kampanię tak było. Ale absolutnie historia tutaj nie ma zamiaru zwalniać. Jeśli ktoś tak myślał. Jezu, jeszcze te pająkopodobne stwory tutaj przyszły. Ajajaj. O nie, 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 nie. Kurczę, jeszcze granaty. Skubaniec. No właśnie, może to jest myśl, żeby granaty rzucić. Albo przynajmniej błyskowy, niech tam... Trochę ich to oślepi. Dobra. Teraz możemy ich trochę wyeliminować. Bardzo ładnie. Wow, na nich to działa krócej, kurczę. Aj, niestety straciłem jeden kwadrat energii. Ale trudno. Zmieńmy broń. Mogę sobie leżeć spokojnie wtedy. Dobra. Bardzo ładnie. Wyleczmy się troszkę. Jeszcze może jeden kwadrat. No i dobra, idziemy dalej chyba, co? Chociaż kurczę, w sumie mogłem użyć sprayu. Zapomniałem o tym. Przynajmniej bym miał jeszcze jedno miejsce w ekwipunku. Ale okej, no na przyszłość będę pamiętał raczej. Myślałem, że tutaj mogę coś otworzyć, ale nie. No dobra, to w takim razie idziemy dalej. Jeszcze tylko zbiorę szybko te punkty. I wchodźmy. Kurczę. Ta Ada ciągle nam ucieka. Strasznie jestem ciekaw tej jej kampanii, jak to wyglądało właśnie z jej perspektywy. To wtedy my będziemy tą zwierzyną, która ucieka przed łowcą. Wow, wow, wow. Dobra, tego załatwimy w ten sposób. Okej. Super, udało się. Kolejny błyskowy. Dobra, jest to też roślinka zielona. Jeszcze tylko czerwona i będziemy w domu. Tylko, że najpierw wolałbym jednak użyć jeszcze tego sprayu. No, ale to jeszcze myślę, że będzie okazja. Zapewne jeszcze stracimy trochę energii. No dobra, dziwnym trafem akurat to możemy otworzyć, a tamtych drzwi nie, no ale mniejsza. Widocznie tamte były zablokowane na stałe. Oczywiście mówię o tych, przez które Ada przeszła wcześniej. Wow! Ajajaj, odsuń się, odsuń się! Dobra. Okej, trochę tutaj chamsko wykorzystuję to, że Pierce jest nieśmiertelny, kiedy gra nim sztuczna inteligencja. Kolejne granaty kwasowe do granatnika, ale ja nie będę ich brał. Muszę jakoś zarządzać tym ekwipunkiem, a wolę jednak inne naboje. Poza tym granaty mam wybuchowe do granatnika, więc nie jest źle. I to całkiem ich sporo. Dobra, jeszcze tego załatwimy. Wow, wow, wow. Okej. Tu jest kolejny. Wow, i tu nawet dwóch. Kurczę, nie zauważyłem tego na początku. Kurczę, jego tarcza jest zabójcza. Dobra, teraz. No dobra, padł. Trochę amunicji zużyliśmy, ale trudno. Okej, jeszcze raz. Wow, wow, wow. Dobra, dobijmy go.
Kurczę, chciałem go dobić. Ajajaj. No dobra, niepotrzebnie straciłem kwadrat energii. Ajajaj, już kurczę, mutuję znowu. Dobra, dobiliśmy go? Tak jest. Nie będę się w takim razie na razie leczył, bo w razie potrzeby użyję po prostu sprayu. No proszę, tutaj też mogę przejść, ale jest też drabina? A nie, jednak nie. Wydawało mi się, że tu jest drabina na zewnątrz. No to skoro nie ma, to w takim razie idźmy dalej. No i gdzie jest ta Ada? Ciągle nam umyka. Dobra, tutaj nic nie ma, z tego co widzę. W takim razie wchodzimy jeszcze dalej. Muszę przyznać, że naprawdę trzyma to w napięciu. Jestem strasznie ciekaw, jak to się dalej potoczy. No i jest Ada wreszcie. No tak. Ona sobie za wiele nie robi z tego, że my ją gonimy i sobie spokojnie idzie na górę po schodach. Ajajajajaj, to był błąd, to był błąd. To duży. O kurczę, niedobrze. Dobra, shotgun się chyba przyda. Ajajajajaj, niedobrze, z każdej strony strzelają. Nie wiem tutaj za bardzo, gdzie strzelać. Może weźmy karabin? Gdzie jest karabin? Tutaj. Dobra. Gińże wreszcie. Już? Jeszcze, kurczę. Ale okej, okay, chyba już wystarczy. Jezu, następny mutuje. A ten jeszcze nie zginął, kurczę. Dobra, wreszcie. Udało się. No i niestety dość szybko straciłem sporo amunicji do karabinu. Teraz pozostaje może używać pistoletu. Będzie to bardziej skuteczne. O kurczę, ile jeszcze przeżyjesz? Dobra. Okej, tego jeszcze dobijemy. Tak jest. Jest tutaj coś jeszcze, czy nie? Chyba nie. Tu jeszcze ktoś zostawił coś. Amunicję, bardzo dobrze. W takim razie to jest chyba amunicja do karabinu, ale jest przeładowane, dobra. To idźmy jeszcze dalej. Teoretycznie już mógłbym użyć sprayu, ale jeszcze czekam. W razie jak będę miał ten krytyczny stan, to wtedy użyję sprayu. Wow, 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 wow. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Jezu, z każdej strony atakują. No, to jest dobry moment, żeby sprayu użyć. Chris. Dobra. Wstawać jak najszybciej. I będzie nieciekawie, bo ja tu wiele nie zrobię. Ajajaj, gdzie jest spray, gdzie jest spray? Kurczę, nie chcę się przykleić do ściany, tylko użyć sprayu. Dobra, teraz szybko. Shotgun. Jezu, ależ sytuacja podbramkowa. Jeszcze mi przeładowuje. No kurczę, tylko nie teraz. Dobra, spadamy do tyłu. Wow, naprawdę, co tu się dzieje? Ajajaj, odsuńcie się ode mnie. Chciałem zmienić na granatnik, ale mi nie wyszło. Dobra, może teraz. Z dalszej odległości muszę to zrobić. Jezu, nie trafiłem w dodatku. Ale teraz się udało. Dobra, i teraz wystarczy już tylko ich dobić pistoletem. Mam nadzieję przynajmniej. Ajajajajaj. Może błyskowy, co? Trochę ich oślepić. To był w sumie pomysł dobry, żeby wcześniej tego użyć, ale dobra. Ajajaj, no krótko to im działa. Na pistolet szybko zmienić. Dobra, może ciebie już załatwimy w ten sposób, co? Tak jest. No i dobra, otworzyły nam się drzwi, czy tam jakiekolwiek przejście. Uff, Jezu, co tu się działo? Szczególnie w tamtym ciasnym korytarzu było ciężko, kiedy tak nas otoczyli, ale na szczęście udało się wykaraskać z problemów. Przeładujmy wszystkie bronie, żebyśmy nie musieli ładować w trakcie akcji. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Chyba wszystko już przeładowane. Tutaj jest ta roślinka jeszcze, tak? Teraz ją mogę użyć. Weźmy. Na razie jej nie będę łączył, bo może mi się uda zdobyć czerwoną, a wiadomo, że zielona z czerwoną daje więcej niż dwie zielone. Bo dwie zielone dają 3 tabletki, a z kolei zielona z czerwoną 6 tabletek, tak już dla przypomnienia powiem. Jeśli byście nie pamiętali tego.
I dobra, mamy kolejne drzwi. Znowu spróbujemy się przedostać dalej. Jest chwila spokoju, ale domyślam się, że to nie na długo. No właśnie. Już dwa stwory na nas wyskakują. Dobra. Przyznam, że Chris ma chyba jeszcze trudniej niż Leon, bo Leon głównie się z zombiakami ścierał. A tutaj ci przeciwnicy Dżławo się pojawiają. A oni jednak zdają się być silniejsi, kurczę. Tylko, że na szczęście mam o tyle ułatwione zadanie, że mam trochę ulepszeń wykupionych. Jest Jada znowu. No serio, ona tak będzie sobie kroczyć powoli, a my będziemy za nią biegać. Dobra, tutaj nic nie ma, więc idźmy w takim razie. Jezu, co tu jest? Oj, niedobrze, znowu to coś. Ajajaj, niedobrze. Wsunąć się. Dobra, trzeba to chyba załatwić. Tylko, że to się ciągle rusza i to jest największy problem. Jezu. No gdzie to jest? Okej. Okay. Zbliża się to do mnie. Jeszcze przeładowanie. A może weźmy, kurczę, granatnik. To będzie, myślę, najlepszy sposób. Wtedy odrzut... Wow, chyba go sięgnie. Jezu, to mnie goni. Zobaczcie, tylko tego jest więcej. A może uda się przejść dalej? Uda się, okej, nie ma co tutaj walczyć. No właśnie, Jada idzie dalej. A ja tylko straciłem niepotrzebnie trochę nabojów do pistoletu. Ale trudno. No kurczę, Pierce, ratuj się jakoś. Chodź tutaj. Idziemy już dalej, nie ma co tam walczyć z tamtym czymś. Tutaj mamy kolejne drzwi, więc mam nadzieję, że jak do nich podejdę, to i Pierce przyjdzie. A więc jesteś, dobrze. O to mi chodziło, stary. Okej. No i dobra, kolejni wrogowie. Jezu. Zwróćcie uwagę, kiedy im nie strzelam w głowie, to wiele im nie odbieram energii, a jednak strzał w głowę sporo daje. Jezu, co to było? Dobra, niech się trochę energii zregeneruje. Granat ręczny. Co my tu mamy za bronię jeszcze? Nie no, na razie będę używał jednak pistoletu. Te granaty kwasowe mi się ciągle pojawiają niepotrzebnie. Nie potrzebuję ich teraz za bardzo. Tutaj nie przejdę, a więc muszę iść tędy ewidentnie. Kurczę, jakoś się zmieniła kolorystyka. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale ilu tu jest wrogów, zwróćcie uwagę. To jest dobry moment na użycie granatnika. A właśnie tak. Starczy jeden granat, a sporo wrogów może zginąć od razu. Wow, ty jeszcze przeżyłeś. Skubaniec. Dobra, weźmy shotguna. Okej. I jeszcze tego tylko dobić. Dobra, ale to już może w ten sposób go załatwimy. Nie zawsze jest potrzebna broń palna, żeby wyeliminować wrogów. O, właśnie. I nie wiem, czy o tym mówiłem w tym odcinku, ale tak sobie myślę nad umiejętnościami, mianowicie zbieram punkty na to, żeby wykupić sobie broń palną na poziomie trzecim, czyli te obrażenia zwiększone bronią palną na jeszcze wyższym poziomie, bo aktualnie mam na drugim. Ale to aż kosztuje 75 tysięcy. A przed rozpoczęciem tej kampanii, znaczy tego rozdziału, miałem 23 tysiące. No kurde. A więc trochę wolno to zajmuje, znaczy trochę wolno się nabija tych punktów i nie wiem, czy warto, kurczę. Oj, niedobrze, niedobrze. Aha, on już to opuścił, dobra. To wchodzimy na górę. Nie walczmy nawet z nimi. Punkt kontrolny mamy, więc idziemy jeszcze wyżej. Wow, całkiem spora droga na górę. Dobra, ale jesteśmy teraz.
prawie że na samej górze. Jeszcze tutaj coś jest. Okej, okay, roślinka czerwona, znaczy zielona. W takim razie te połączymy i weźmiemy kolejną zieloną. Dobra, otwórzmy drzwi. Okej, okay, chyba będzie jakiś filmik, zdaje się. Albo po prostu chodzi o to, że w czytaniu, ale nie. Ada! Still haven't had enough, huh? Even after losing all your men again. With your track record, I gotta say, I'd hate to be a member of your team, Chris. Don't listen to her, Captain. But where are my manners? I mean, really, I should be thanking your men for being such good test subjects. Ever since Adonia, all I've wanted is to see you dead. This isn't about vengeance. It's about justice. It's over, Ada. You're right. It is. The aircraft carrier is preparing for launch. Launch? And the dead will flood the streets. Deja vu, boys. Raccoon revisited. This time, it won't just be one city. It'll be the whole world. You got me. Well played. But no one can stop it. Now. Damn it! What the hell just happened? This looks like a different strain. There are two missing. Just take what's left. We'll bring it back to HQ for analysis. This is Alpha Leader. I need a report on the missing vessels ASAP. The city has been compromised, and we've lost contact with all local assets. We need more time. We don't have it. The terrorist assault was just a diversion. The real attack will spread the virus globally. Now what? Let's check the rear hangar. There've got to be some planes back there. Yes, sir. Alpha Team, this is HQ. We've confirmed that Wong was telling the truth. There's a fully armed aircraft carrier in open water not far from your location. Satellite imaging indicates they're getting ready to fire missiles on the mainland. It's imperative that you stop them from launching even a single one. Copy that, HQ. No i dobra, więc mamy wydarzenia, które znamy już z kampanii Leona, czyli była tutaj Ada Wong, która teoretycznie zginęła. Mówię teoretycznie, dlatego że pod koniec kampanii Leona trochę co innego się okazało. No i Ada tu nam powiedziała o tym, że szykowany jest właśnie atak. Szykowany jest atak, który ma rozsiać wirusa po całym świecie. My znamy ten atak przynajmniej z tej części, jeśli chodzi o atak na Chiny bodajże. No i dobra, teraz będziemy próbowali to powstrzymać. Okej, a więc potrzebujemy wszystkich kodów, żeby otworzyć to. He's dead, which means someone else is here. Anyway, we got the first code. Pierwszy kod okazało się, że zdobyliśmy dość łatwo. Wydawałoby się, że aż za łatwo. Teraz idziemy po kolejne dwa. Domyślam się, że już tak łatwo nie będzie. Idziemy tędy? O nie, nie tędy. Tędy to przeszliśmy właściwie tutaj. A więc chyba tutaj musimy przejść, czy nie? Też chyba nie, kurczę. Się teraz zastanawiam, którędy mam iść.
Ale ciekaw jestem. Okej, chyba już wiemy, o co chodzi. Przede wszystkim teraz mogę jeden kod użyć. Wcześniej, kurczę, nie mogłem, chyba jak podchodziłem tutaj. Ale widzę, że tu jest przejście. A nie, wydawało mi się. Kurczę, to niedobrze. No bo tak, tędy nie ma nic. Chyba, że tu mam iść. Oczywiście, że tak. Ajajaj. No naprawdę, to co dzieje się w tej grze przechodzi już ludzkie pojęcie momentami. Załatwmy go z granatnika. Jezu, co to w ogóle jest? Okej. Jezu, jeszcze przeżyło. To mi przypomina te stwory, które spotkaliśmy jako Leon na targowisku. Nie wiem, czy to jest to. Wcześniej to się łączyło ze sobą dosłownie. Nie wiem, czy teraz będzie podobnie. Okej, tutaj amunicja już do pełna, niestety. W takim razie użyjmy trochę karabinu. Dobra. Jeszcze żyjesz? Jeszcze żyjesz. Dobra, padł wreszcie. Weźmy w takim razie naboje. I co teraz? Co teraz? Tutaj jest para, więc na pewno nie przejdziemy. Tędy mogę przejść, ale też tu jest przejście. Wow, wow, wow. Dobra, w takim razie może najpierw tutaj zobaczmy, co tu jest. Okej, są też kolejne drzwi. Ajajaj, niedobrze się dzieje. O, świetnie. Myślałem, że jest spokój. No, dobra, weźmy granatnik znowu. Okej, udało się. No kurde, dobiję go, a nie za bardzo. Odsuń się, odsuń się. Weźmy znowu karabin. Dobra. Jezu, co to jest? Serio? No dobra, wymyślmy sposób na załatwienie wroga. Wrzucenie jego ręki do mikrofalówki. Ale jest jeszcze jeden. Chyba mogę go podobnie załatwić, czy nie? Tak, wydawało mi się chyba. No kurczę, mogłem wcisnąć R1. Właśnie teraz, przed chwilą. Dobra, mniejsza o to, bo zanim to sprawdzę, tylko stracę energię. Jezu, ile tego jeszcze tu jest? Ginże wreszcie. Dobra, trochę punktów zdobyliśmy. Tutaj coś jest? Chyba raczej nie. Dobra, w takim razie przechodzimy przez to przejście. Tu są kolejne klucze chyba. Dawaj, Pierce, wchodzimy dalej. Okej. I co, jak to tutaj wygląda? Tędy mogę przejść? Mogę. Teoretycznie, i to jest powrót chyba. I to jest ta druga strona, zdaje się. Ale jeszcze może na wszelki wypadek sprawdzę to. Sam jestem ciekaw. Aha, rozumiem, czyli to jest tutaj. A jak mogę się tego pozbyć? Tej pary całej? Chyba nie mogę. Albo ewentualnie później jakiś zawór znajdę. Okej, więc to jest zamknięte od drugiej strony. Wow, kolejny wróg, kurde. Tu nie jeden. Obrzydliwe, to są same nogi dosłownie. Chyba nie warto z tym walczyć, co? Teoretycznie zabiłem to, ale nie wiem, czy warto sobie brudzić ręce. Dobra, może shotgun lepiej się sprawi. Tylko, że z bliska. Dobra. Co my tu mamy? Granat ręczny, bardzo fajnie. Dobra. Zmieńmy szybko na pistolet i przechodźmy dalej. Okej, co my tu mamy?
Chciałbym wreszcie zdobyć klucz. Tutaj nie ma? 3 metry, dosłownie za chwilę. Za ścianą. Ale to może zaraz coś znajdę. Dobra, na razie otwieramy to. Co my tutaj mamy? Okej. Są 2 przejścia. Dobra, to jest chyba to, co było... Aha, od drugiej strony, dobra. Ajajaj. Kolejny wróg. Nie wiem, czy się nimi zajmować, szczerze mówiąc. Tutaj co my mamy? Gdzie ja jestem w ogóle? Ale nie wiem, może tutaj pójdę później, co? A i chyba będę ich omijał, zdaje się, bo nie wiem, czy to jest opłacalne, żeby ich załatwiać. Ale kurczę, miałem możliwość rozwalenia go R1, ale teraz nie mogę za bardzo. No nic, w każdym razie idziemy dalej w takim razie. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj akurat chyba nic nie ma. Ewentualnie ta skrzynia. Ale to wszystko, zdaje się. I tam po drugiej stronie jest klucz, kurczę, tylko że... Aha, dobra, mogę teraz to otworzyć. To w takim razie konieczne będzie chyba załatwienie ich. Ajajajajaj. Dobra, granatnik. Jezu, tylko straciłem. Może teraz. Kurczę, to chyba w ogóle nic nie obrywa. Nie no, dostał, dobra. Nie, jest źle. W takim razie przejdźmy teraz tędy. Zaczekajmy tylko na Pierce'a, niech przyjdzie i to otworzy też. I będziemy mieli kolejny klucz dostępny. Ajajaj. To świetnie. Jesteśmy samotnie tutaj. Ajajaj. Oj, niedobrze, niedobrze. Dobra, w ten sposób go to załatwić. Co, jeszcze wyjdzie? Tak jest. To niespodzianka. Dobra, i teraz już chyba padł. Tak jest, a więc granatnik się przydaje. Chociaż też nie chcę go jakoś dużo używać, bo może się później przydać na silniejszych wrogów. Ale tymczasem mamy hasło B. No właśnie, jeszcze tylko jedno i będzie... dobrze. Dobra, wynośmy się stąd. Okej, coś tutaj jeszcze jest. Amunicja, dobra. No i otwieramy znowu to. I idziemy w takim razie dalej, bo jeszcze tutaj nic nie było. Dobrze mówię, że tutaj? Chyba tak. To było właśnie zamknięte. Ale tutaj mogliśmy przejść chyba. Kurczę, czy ja dobrze idę? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Dobra, tamtego wroga ominę na razie. Pójdziemy sobie tędy i zobaczymy, co tu jest. Ale chyba zdaje się, że zmierzamy w dobrą stronę. Jeszcze tutaj mamy jakieś drzwi. Ojojoj, ciemno tutaj jest. Lepiej uważać, ale chyba nikogo tutaj nie ma. Jedynie granaty kwasowe, tylko że kurczę, to coś mi zasłania teraz drogę. Ajajaj. Kurde. Ajajajaj. Ach, to i straciłem trochę energii niestety. Dobra, sporo was tutaj, panowie. Wolałbym z wami nie walczyć raczej. Uciekamy w takim razie. Dobra. Tu jeszcze mamy jakieś przejście. Kurczę, strasznie dużo tego. Ale to dobrze, bo nagle mamy taką, nie wiem, pewien rodzaj swobody. Może swoboda to za dużo powiedziane, ale jednak mamy parę różnych pomieszczeń, w które możemy wejść. Zawsze to coś. Tu jeszcze mamy coś. No ale kurde, to są puste pomieszczenia. O, akurat tutaj coś jest. No, ale tylko punkty i to wszystko. Dobra, zdaje się, że tu jest klucz. Dobra. Spadamy stąd. Jezu, co tu się dzieje? Shotgun się przyda teraz. Dobra. Jeszcze na kolejnego. Tak jest. Zobaczcie tylko, co tu się dzieje. Kurczę. Ajajaj. Niedobrze, niedobrze. Otwierajmy ten atak jak najszybciej.
Dobra, jeszcze ten idzie. Kurde, przeładujmy jeszcze szybko. Aj. Przeżyje to? Kurde. Aj, kurde, no. Aż brak mi słów, bo już byłem przy samym końcu, no. Ale okej, mam wszystkie kody i gra jest zapisana. No dobrze, to w takim razie w tym momencie sobie odcinek zakończymy. Dalszą część zobaczycie w kolejnym epizodzie oczywiście. I wtedy otworzymy sobie te drzwi i tamte na końcu drogi przy użyciu tych trzech kodów, jakie zdobyliśmy. Tymczasem do usłyszenia.